Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam was w kolejnym odcinku ze spisu treści Kronik Awatara. W formacie, w którym wy zadajecie pytania, a ja na nie odpowiadam. Wiecie, że to już 10. odcinek ze spisu treści? Jak ten czas leci? Zadaliście ponad 340 pytań pod ostatnim odcinkiem. To coś niebywałego. Chcę, abyście zadawali pytania i pod tym. Być może znajdziecie się za tydzień w zestawieniu. No cóż, dzisiaj za to dowiecie się m.in. od kogo Airo nauczył się parzyć herbatę oraz kto zajmował się trenowaniem sokołów pocztowych w Narodzie Ognia. Nie pozostaje mi nic innego, jak prosić was o zaparzenie herbatki godnej Airo. Wygodne usadowienie się w fotelu, kanapie czy porcelanowym tronie. I zapraszam do oglądania. Pytanie pierwsze. Czy awatar zabity jako małe dziecko miał swój posąg i czy jego następca mógł się z nim porozumiewać? Wpierw muszę was powiadomić o czymś niezwykle ważnym. Bez tego nie pójdziemy dalej. Otóż po pierwsze, nigdy nie słyszeliśmy o awatarze zabitym jako małe dziecko. Na ten moment znamy bardzo mało awatarów w porównaniu do tego, ilu ich tak naprawdę żyło. W jednym z odcinków nawet staraliśmy się ich policzyć. Dlatego też będzie tutaj dużo teorii. A co by było, gdyby jednak? Otóż zapewne taki awatar zostałby umieszczony w sali posągów, albo żadnego takiego nigdy nie było. Rodzący się awatar ma jakoby z góry narzucone zadanie przez wielki wszechświat, los. Ten raczej nie pozwoliłby mu tak szybko wykorkować. Każdy z awatarów miał jednak zadanie do wykonania i nawet w czasach pokoju zdarzały się sytuacje zagrażające światu. Ale co jednak jeżeli? Tak, taki posąg stałby pomiędzy innymi w świątyni powietrza, a jego następca mógł się porozumiewać z tym dzieckiem. Jednak po co? Przecież takowy awatar, który zmarł jako dziecko, nie miał zbytnio co przekazywać. Sam przecież jeszcze nie zdążył zdobywać własnych doświadczeń. Ostatecznie, wedle mnie nigdy taki awatar nie istniał. Tyle w temacie. Pytanie numer 2. Od którego wieku można wejść w stan awatara? Bardzo ciekawią was ostatnio tematy wiekowe typu od ilu lat, czy jako dziecko, lub czy podczas narodzin. Zaczynam się o was martwić. W każdym razie, to pytanie jest ciekawe. Odpowiem wprost, to zależało od konkretnego awatara. Na przykład, Aang potrafił to zrobić już w wieku 12 lat. W kanonie nie znamy nikogo młodszego. Być może istniał ktoś, kto opanował ten stan jeszcze szybciej. Choć im młodsza osoba, tym trudniej o to, by mogła sama siebie jeszcze w pełni kontrolować. W stanie awatara musisz połączyć się z poprzednimi wcieleniami, pogodzić się z własnym duchem oraz odblokować kontrolę wewnętrznego chi. Myślę, że bezpiecznie będzie ustawić poprzeczkę odblokowania stanu awatara na plus 10 lat, a pewną na 12. Tak jak to zrobił Aang. Pytanie trzecie. Od kogo Airo nauczył się parzyć herbatę? Widzę, moje powiedzonko wielu z was fascynuje, bo pytanie o herbacie mam praktycznie pod każdym z materiałów. Jak zrobić herbatę godną Airo? Tego jeszcze nie zdradzę, ale może wkrótce, jak tylko zdobędę odpowiedniego partnera. No ale pytanie jest inne. Od kogo Airo nauczył się parzyć herbatę? Otóż od nikogo! Jest samoukiem. W jego wieku oraz przygodach i podróżach, jakie przeżył, to nic nadzwyczajnego. Miał okazję testować wiele roślin, ziół, smaków i innych dodatków z różnych części świata. A nie, czekajcie. Może jednak istniały osoby, od których mógł się nauczyć parzyć herbatę. W trakcie wędrówki poznawał lokalnych herbaciarzy i znając jego nastawienie do życia oraz dość przyjazny charakter, potrafił poprzez rozmowę wyciągnąć od takich przepisy. W końcu, jak to Zuko powiedział, przecież herbata to tylko napar z liści oraz woda, co nie? Czyli odpowiedź na to pytanie jest proste. Airo był w głównej mierze samoukiem. Pytanie czwarte. Czy awatar mógł mieć syna również awatara? Na to pytanie mam niemal pewną odpowiedź. Musimy wpierw uświadomić sobie jedną najważniejszą rzecz odnośnie tego pytania. Awatar musiał pochodzić z konkretnego narodu, nawet jak miał dzieci tkające konkretnym żywiołem, to następny awatar rodzi się w kolejnym narodzie.
Przed Aangiem praktycznie mało kiedy zdarzało się związki mieszane, więc nie było z tym problemu. Po prostu cykl szedł swoim torem. Trzeba też pamiętać, że duch Rawy przenosił się zaraz po śmierci awatara. Więc cóż, takie dziecko od razu straciłoby ojca? W ekstremalnych warunkach, przy niezwykłym szczęściu. Myślę, że jednak taka sytuacja mogłaby się zdarzyć, ale prawdopodobieństwo to jest niemal równe zeru. Dlatego też finalna odpowiedź to nie. Awatar nie mógł mieć syna, który byłby awatarem. Pytanie numer 5. Kto zajmował się trenowaniem sokołów pocztowych w Narodzie Ognia? To pytanie musiało się znaleźć w dzisiejszym odcinku. Zadał je 38 razy niejaki Python 16. Nie wiem, jak ominąłeś zabezpieczenia antyspamowe YouTube'a, ale gratuluję. W każdym razie, chciałem odrzucić to pytanie właśnie ze względu na jego sfamerską naturę. Nim leżąc na łóżku, sam zacząłem się zastanawiać nad tym pytaniem. Stwierdziłem, że zahacza ono nieco o kilka ciekawostek. Choćby o taką, że był to główny, niemal jedyny sposób szybkiego przekazywania wiadomości pomiędzy odległymi miejscami w czasach przed elektroniką i mass mediami, widocznymi już w legendzie Kory. Obie główne strony konfliktu, to jest Królestwo Ziemi jak i Ognia, wykorzystywali sokoły pocztowe do transportu przeróżnych listów czy telegramów. Przykładowo, informacje o awansach, posunięciach wroga, wieściach o znalezieniu awatara, czy też wysyłanie rodzinie listów z podróży. Tym samym taki sokół nie mógł być łatwy w przechwyceniu oraz musiał być nieomylny, bo gdyby ważny telegram wojskowy wpadł w niepowołane ręce, mogło skończyć się to śmiercią wielu żołnierzy. Dlatego odpowiedni trening sokołów był kluczowy. Tym zajmowali się właśnie specjalnie do tego wyznaczeni sokolnicy. Ci zajmowali się głównie właśnie trenowaniem nowych ptaków niemal od dziecka, a zawód był dziedziczony. Im sokół był lepiej wytrenowany, tym był także droższy. Hołki, czy też sokuś w polskiej wersji, czyli sokół pocztowy zakupiony przez sokę, jest zdolny nawet do rozumienia ludzkiej mowy. Świadczy o tym jego reakcja na słowa soki, aby ten leciał przekazać list ich babci do południowego plemienia wody. No więc trenowanie sokołów nie było łatwym zawodem. I tylko nieliczni sokolnicy mający wiedzę z dziada pradziada potrafili wykonywać ten zawód. No i to by było na tyle. Proszę was o zadawanie kolejnych pytań. Za tydzień też oczekujcie na nie odpowiedzi. Co do dzisiejszych możecie też coś dorzucić od siebie. Droga wolna, komentarze są do waszej dyspozycji. Zapraszam też na moją zakładkę społeczności, gdzie pojawia się wiele ankiet odnośnie wyboru tematów do kronik. Link w opisie. Jeżeli nie chcesz pominąć nigdy spisów treści, zapraszam do zasubowania kanału. Niby głupie kliknięcie w przycisk, a tak cieszy każdego youtubera. No i słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka pozostaje losowa i ciekawa, jak zwykle w ostatnich sekundach filmiku. Wspomniany sokół Soki o imieniu Sokuś, po tym jak Tov wysłała za jego pomocą list do rodziców, znika i więcej nie pojawia się w żadnym z odcinków. Nie znamy też jego dalszych losów.